Witamy Was w nowym vlogu, niedzielnym vlogu. Jedziemy na Cedzynę, to jest województwo świętokrzyskie, nieopodal naszego domu, jakieś 15-18 km. A prowadzę ja, bo mój małżonek złamał nogę. Mam takiego buta jak Robocop. Jeszcze jakieś słowo na niedzielę? O, na niedzielę słowo. Niech Bóg nas ma swoje obiece, dojedziemy do celu. No, a dla tych wtajemniczonych to powiem, że nogę złamałem, złamałem stopę, czy też kość śródstopia. Złamałem zaraz po zlocie, który się odbył w Borkowie, jakoś tam dwa dni później. Także ci, co wiedzą, to wiedzą, że oprócz bólu żeber jeszcze miałem ból stopy. Także przerąbane. Ale już 3 tygodnie noga w ortezie, więc trzeba się zacząć powoli rozruszać. Także no. Tak, pomalutku do przodu. Mamy na spacerek, jak wzięliśmy kampera, bo chcemy wypić kawkę, herbatkę, zjeść placuszka, w jakiejś fajnej scenerii. A tu mamy kuchnię. Właśnie dojechaliśmy i zobaczcie, mamy Cedzynę. Pod nosem nałożyłam sobie płaszczyk z cipich norek. Ja sobie założyłem buta. Jednego. Mąż ma gumowca na nogach. Wyjdę, pokażę Wam, bo my tutaj będziemy robić kawkę. Będziemy sobie siedzieć. O, ale pokażę Wam pierw, jak blisko stoimy. Bardzo dobre miejsce na łowienie ryb. O tym wiedzą chyba wszyscy w województwie świętokrzyskim. Znaczy nie ma tu jakiegoś bardzo przemiału rybnego, ale za to jest dużo takich punktów, gdzie jest cisza, spokój, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Stoimy nieopodal głównej plaży na Cedzynie. Pamiętam za dziecka z tatusiem tutaj jeździliśmy łowić ryby. Oj, tam znowu kolejni wędkarze po całej siatce. Także tak to wygląda. Stoimy tuż pod. Nie przeszkadzamy wędkarzom, niech sobie łowią w spokoju, nie będziemy zarzucać naszych wędek. Mały burdel gdzieś w szuwarach, a to tak jak chyba w całej Polsce wszędzie. Chcieliśmy stanąć z tamtej strony, ale niestety było zamknięte, to znaczy droga była zamknięta w budowie i nie dalibyśmy rady naszym ferdziem, bo były straszne kolejny. Kamil też odpala wybasto. Zalaliśmy nową ropę i sprawdzimy, czy działa. Jak? No nie, no czy miałeś mi dać instrukcję, to poszłaś. Mój małżonek tutaj dochodzi się ze mną, namawia mnie, żeby zacząć serię vlogów, tak, bo uważam, że żona byłaby mistrzem, po prostu doświadczenie, cięta riposta i wszystko wskazuje na to, że byłaby mistrzynią, jeżeli chodziło o kanał, na przykład codzienne przypierdolki do męża. Albo jak się przypierdzielić bez powodu, albo 100 powodów, żeby się przypierdzielić. Moi mili, moi kochani, tu nie trzeba żadnych powodów, wystarczy być żoną oto tego pana i powiem wam, że rzucamy powody jak z rękawa, las, las, las. Dobrze, że jeszcze jedna połówka, czyli ja jestem bardziej inteligentna z tego związku, tak, więc tak, odpuszczam. No, po połówce chyba odpuszczasz, bo odpływasz. Nie zmienia to faktu, że mamy piękny widok z okna, stoimy tuż nad wodą, moja grzywa już zarzucił nią wiatr, więc to jest idealny moment, by się rozpłaszczyć i zrobić kawkę. O, 55% na pewno, 47% czyżby? Czyżby poszło? To spada. Ale to znaczy, że już, bo ma jeszcze, mogło być jeszcze gdzieś tam trochę starego paliwka, więc poczekamy 5 minut, jak odpalimy jeszcze raz. A co do poczekania? Świeca. Wiesz, jak stąd wieje? Między dziurami od lodówki? Twoja wina. I to jest przykład. Ja bym jeszcze powiedział, że mogłem się uczyć od PiS-u, bo oni wszystko, że wina Tuska. O, pogoda? Wina Kamila. Zły humor żony? Wina Kamila. A w sumie to jest wina Kamila. Jakby się bardziej postarał z rana czy z wieczora, to by żona i dobrym humorze była. A tak to jak się hu stara, to i hu ma cały dzień. Tak jest.
Nie poszło. Zero. O 20. Może gdzieś tam się przepali. Może gdzieś ta ropa się wymieszała trochę, bo trochę tej starej mogło zostać. Masz szczęście, że mam chorą nogę. Ale co ty byś mi zrobił nawet ze zdrową nogą? Człowieku, gdzie ty byś tyle wojska zbalał? Tak wyglądają kłótnie w naszej rodzinie. Także jakbyście się zastanawiali, czy my jesteśmy taką idealną parą, nigdy się nie kłócącą. Idealną. To tak właśnie wyglądają dni, tak jak gorsze. Każdy jest w pracy u siebie, wtedy jest idealnie. Do kawy jeszcze mamy ciasteczko. I dopiero pójdziemy na spacerek. Dobra, jest to włączone, czy nie? W końcu? Nie, zaraz będę próbował włączyć jeszcze raz. O, a zobaczcie, tutaj wędkarze łowią rybki. Zucha już wstała. Też wcina to fififa. Wstałaś? Dobry cukierek. Świeże paliwo we basto niewiele pomogło. Znaczy, zaczęło dziać się tak, że przy opcji zalania, tam pierwsza opcja to jest tak jakby uzupełnienia przewodów zalania, Webasto dostało na tyle paliwa, że startuje, ale później wywala błąd, więc najprawdopodobniej pompka paliwa jest zepsuta. Zamówiliśmy nową. Koszt? 65 zł, 10 dni czekania. Z Chin? Z Chin, ale z Niemiec. No, także przyjdzie na pompka, wymienimy, zobaczymy. Daj tego fififka. Mąż powiedział, że na złość mu zrobiłam, bo kupiłam kokosowe. Ale potem okazało się, że lubi kokosowe. Mogę to ściąć buty? Możesz, bo jak się nie ma, co się lubi, to trzeba lubić, co jest. Synku, odsuń się od wody. No bo jeszcze wpadniesz. Nie, nie, nie. Chodź. Tak, tak, jasne. Szymon już by się kąpał. Jest cieplutka woda. Można śmiało wchodzić. Mój kaleki mąż. Z gumowcem. Do obrony. Podnoszę. Pokaż. To było na wysokości uszu. Prędkość światła. Jasne. W którą stronę idziemy? Do Wopru? Czy tam? Tam jest taki budynek opuszczony. Idziemy zobaczyć? To idziemy tam, w tam dom. Może będziemy trochę jak urbex. Walniemy po opuszczonym budynku. Mężu, zostajesz z dziećmi? Bo ci zabrać nie chcę, ale... Jeszcze cię coś tam zeżre. Synek, zostań z tatą. Zaryzykuję dla was specjalnie, ale macie tam na dole zasubskrybować. Pełno szkieł. O kurczę. Nie wygląda to zbyt dobrze. Idziemy jeszcze na górę. O Jezuniu! Trzyma się chyba dobrze. Nie jestem pewna. No bardzo proszę. No wandale poniszczyli. Może nie wyglądałoby to tak o! Tam jest gniazdo jakiegoś ptaka. Nie będziemy wchodzić, bo jeszcze mnie zaatakuje, ale słychać bardzo wyraźnie. Gdyby nie wandale, podejrzewam, że nie byłoby źle, a tak. Cześć! Nie wchodzę po krawędziach, bo jeszcze się zerwię, aż taka odważna nie jestem. Ale budynek tak wewnątrz nie wygląda na jakiś bardzo stary. Dobra, lecimy do naszej brygady. Akurat Kamyk ma zwolnione tempo, to dogonimy ich bez problemu. Jeszcze mały rzut na budynek. O, na pewno miejsce imprezowe za budynkiem. Pełno składowisko drewna na ogniska.
Powiem może, kiedy byłam dzieckiem, przyjeżdżałam w to miejsce z tatą. Jechaliśmy tamtą drogą, tam są super miejsca na łowienie ryb. W ciszy, w spokoju. Co jakiś czas są takie wysepki trochę bardziej skoszone. I tam sobie ludzie łowią rybki. Idziemy do Wopru. Jak ja gdzieś robiłem patent żeglarza. Tak, bo to chyba tutaj właśnie, w tym ośrodku. No. Tak, bo mój małżonek w ogóle, trzeba się pochwalić, ma patent żeglarza. To wszechstronnie uznał. Raz w życiu żonę na żaglówki zabrał, ale ma, posiada. Tak. Jak był kawalerem, wyrywał na to panny. Z dziećmi i bez. Tutaj to tylko do tego ośrodka dojdziemy. Ale w tamtą mogliśmy się przejść, co tam są te zaułki do łowienia ryb. I teraz kierujemy się w tamtą stronę, ale chcę zwrócić uwagę, że zobaczcie, jak ładnie jest zadbany tutaj ten teren. Tutaj nie ma ani śmieci, tam dalej chyba są jakieś łazienki, bo widzę taki mały budynek tojtojowaty. Duży parking, ktoś zbierał ostatnio jakieś śmieci na kupeczkę. Możliwe, że to płatne jest w sezonie, teraz obecnie nie. To teraz idziemy w tamtą. Zobacz, kamperem się tu wiedzie bez problemu jak na razie. Zbadamy, przetestujemy. O kurczę, tu dalej nie przejedziemy. Szymon, nie chodź błoto. Szymon, dookoła. Tutaj się robi dziura. Mąż w tyle, w razie jakby się trafiła jakaś dzika zwierzyna, która chciałaby nas zjeść, to się poświęca dla rodziny. Walczysz, mężu? Idź. 155 argument, żeby wsiąść kłótnię z żoną. Aż pod nogi, bo się przewrócisz. No, że idę w odległości od ciebie, bo przecież byś mi podłożył tą laskę pod nogi. Aż znam taka cię. Długa nie jest ta moja laska. Znam cię, znam cię. Osobówka z przyczepą by myślała, że jeszcze przejechała, ale kamper już wysokość i miałby problem. Bo przyczepa jest niższa. No, niestety. Jest za nisko, chyba żeby wpierw wejść, obciąć gałęzie. Wykarczować do wysokości 3. Ale osobóweczką w lato na rybki. I zejście do łowienia rybek. Tam się rozkładacie z wędkami, albo ta. I łowicie krokodyla. Syno, czy można w takiej wodzie złowić krokodyle? Zuza, nie podchodź tam. Nie da się. Dobra, chyba wracamy, bo już trochę zmarzliśmy. Szymek. Zobaczcie, tutaj pełna kultura. Zostawili po sobie worek pusty na śmieci, miejsce na ognisko, jakichś patyczków pozbieranych. A nie tak jak na tamtym brzegu, pełno śmieci dookoła. Więc tutaj naprawdę ci, co przyjeżdżają, wędkarze dbają. Trzeba ich pochwalić. Helikopter pogotowia. Lata, może coś się gdzieś stało. Pogotowie ratunkowe. O proszę, nawet mąż rozwinął skurt. Widać wiosnę, pomalutku. Liga polskich rodzin, też taka partia była, nie Giertycha, też LPR. To oni wprowadzili mundurki w szkołach. Tak, jestem taki stary, że pamiętam takie rzeczy. Kania, a ile ty masz lat? Żona na 40 ma mi kupić samochód, czyli jeszcze nie mam 40. Bo nie mam jeszcze samochodu. Mąż sobie widział, że na 40 kupię mu samochód, jakiegoś Golfa? Nie, co to miało być? A co to miało być? Nie no, Saba 900 krokodyl. Aha, dobra. No, także jakby ktoś widział model do 10 zł, to proszę w komentarzach mi napisać, dać znać, podlinkować. Kupię mu wcześniej, a co, niech się chłop cieszy. Uważajcie, bo będzie samochód jechał. Ona się skończyła, a but po nartach. A but został. Dokładnie. Ale jeszcze tylko 2 tygodnie.
Teraz dobrze, bo go szybko mogę dogonić. No. Albo nawet można zostawić. No. To wie pan, to do przemyślenia, dobra. Zaczyna padać. Jak zmokniemy, to wina taty, bo za wolno idzie. Nie no. Mój mąż nie jest niczemu winien. Kocham go nad życie. Nie masz to rozumieć. Ja poproszę tego, wiesz, kopię w 10 wersjach. Na Blu-ray dostaniesz. Z możliwością publikacji zewnętrznej. Pogoda się popsuła, zaczęło padać, ale przespacerowaliśmy się troszeczkę. Z wami się już dziś żegnamy, widzimy się w kolejnym razie, o wyżytcie niż później. Pozdrawiamy i życzymy miłej reszty niedzieli.